tą gałązką się kryje. O, w mordę. Oto ahoj, przygodo, ruszamy. O, kolejny dzień, kolejna przygoda. Działka ta sama. Działamy tu na pozwoleniach Lasów Państwowych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. No, ruszamy kawałek dalej. Sprawdzimy, co w trawie piszczy. No, tutaj z początku mi raczej nic ciekawego nie wychodziło. Kawałek dalej to się wygląda trochę bardziej obiecująco. Zobaczymy, będziemy szukać. Włączę się, jak coś znajdziemy. Taki oto lasek, proszę Państwa. No, coś ciekawego może dzisiaj nam wyjdzie. Zobaczymy. Mogłem sobie iść wzdłuż drogi, ale za dużo uwagi przykuwam. No, a przyjechałem sobie tu odpocząć w końcu. No. Kto wie, może jakieś poroże znajdziemy? Już powoli się chyba jakieś zrzuty zaczynają. A może się natkniemy na dziki. Te okolice są aktywne. No. Dziki lubią ryć. Także chyba bym się do stada dopasował. No, to mamy sprzęcik ustawiony. Las liściasty. Co mnie raduje, nie ma tylu, że tak powiem, tutaj gałęzi, które by mi przeszkadzały. No, będziemy się bawić. Zaczynamy igrzyska, także do następnego. Pierwszy dołek zasadniczo w miejscu, gdzie startowałem. Także daleko nie uszłem. Tu w tej kupce coś tu jest. Musimy to odnaleźć. Aha, przy samym wierzchu. Taki foliowy, nie zdziwiłem się, by to była szczepionka na lisy, ani trochę, bym się nie zdziwił. Bardzo niski sygnał. Śmiecior. A jest, śmiecior. No, nic ciekawego. No, taka oto łuska nam wystrzeliła. Nie mam teraz szczoteczki, żeby to delikatnie przetrzeć. Ale jeżeli ktoś już się orientuje, co to za łuska, dajcie znać w sekcji komentarzy. Ja tam ekspertem od militarki nie jestem, także sam chętnie się dowiem, co to jest. Dajcie znać. Kolejny śmiecior. Aha. Komuś się tu chyba na uniesienia zebrało, na to wychodzi. Do następnego. O, wysoko, 82. Chyba na wierzchu nawet coś jest. O, proszę Państwa, opa. Chyba jeden z najbardziej zaśmieconych lasów tu w okolicy na to wychodzi. Dobra. Śmigamy dalej. O, coś tej pasy kapslowej nie mogę przełamać. No trudno, do następnego walimy, panowie i panie. No i praktycznie dołek obok, solidny kawał stali, żelaza. Tak jest. Trochę waży. Szukamy dalej. Chyba pierwszy lepszy fant nam się trafił. Łuseczka. Nie zabrałem szczoteczki. Niestety. Może będą jakieś bicia, sygnaturki. Coś by tam było. Trzeba było pewnie podczyścić. O. Taka łuseczka. Jeżeli ktoś kojarzy, dajcie znać w komentarzach. No, a ja się włączę przy kolejnym ciekawym sygnale.
Gdzieś tu jest. Że też łopateczki sobie nie zabrałem małej na taką akcję. Leży w bagażniku, się śmieje. Ale zobaczymy, co to. Pod tą gałązką się kryje. O, w mordę. O, w mordę. Jest. Jest. Natknęliśmy się na to. Nie wierzę. Nie wierzę. Czyli ten szpej, tak myślałem. To będzie, proszę Państwa, tak. Jesteśmy tu w okolicach obozu rat. Ale nie, no czad. No to jest czad. Zaraz tu kamerkę poprawię, będzie trzeba to ładnie oznaczyć. Nie no, petarda. Petarda. Co ja mogę powiedzieć? Byłem już dzień zrobiony. Trochę delikatnie pędzelkiem przeczyszczę, może coś się uda zobaczyć. Zaraz wracam. Niesamowite, że to się udało odszukać. Te wszystkie łuseczki to był tylko prolog, który nas ładnie naprowadził na ten obóz. Prawdopodobnie obóz rat tu funkcjonował, z tego co mi się obiło uszy. I mamy tutaj oddział meldunkowy M7. Nie chcę go tu czyścić w jakikolwiek sposób. Dane GPS zostały tutaj strzelone, wszystko powędruje do konserwatora zabytków. No super, no normalnie jestem w szoku. Nie myślałem tak do końca, że to się uda. Mówię, ale mimo wszystko postanowiłem dzisiaj sobie kości rozprostować. No, super, super. Ojejku, kurczę, tego musi być więcej. Już nie mogę doczekać, kiedy odkryjemy całą resztę. No, statystyki YouTube'a nam tu jasno podpowiadają, że 90% z Was w tym miejscu nie subskrybuje mojego kanału. Także jeżeli ktoś tego nie robi, w dalszym ciągu to zachęcam. Daje mi to niesamowitego kopa, by się, że tak powiem, wziąć w garść, robić nowe zgody i, że tak powiem, zgłębiać tutaj historię okolicy i ruszać z Wami w teren. Dzięki piękne. Tak mnie naszło, może na małą garść anegdot od wujka Silverka. A więc obóz rat, którego szukamy, Reichsarbeitsdienst, przepraszam za mój niemiecki, jeżeli kaleczę, czyli praca w służbie Rzeszy. No to jak NSDAP doszło do władzy w 1933 roku, każdy, że tak powiem, młody Niemiec między 19 a 25 rokiem życia musiał pół roku, że tak powiem, odbębnić takiej służby, która miała kształtować odpowiednie postawy wobec Rzeszy. No i w 1939 też dziewczyny zostały ukochane przez partię i też chyba były, z tego co się orientuję, kierowane. Nie wiem, czy wszystkie, czy jak to się odbywało, ale mniej więcej tak to wyglądało. No to chyba na tyle. Cieszę się niezmiernie. Także jeżeli podoba Wam się, subskrybujcie, lajkujcie i dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wam się podoba. Dzięki, do następnego. Sygnał tuż obok. Typowo bił na złom. Z ciekawości się włączę, może coś tematycznego. Sprawdźmy to razem. Po prostu kawał żelastwa. Wszystko wiemy. Do następnego. Chyba nie ma tak dobrze, że jeden po drugim będzie nieśmiertelniczek wpadał. Szukamy dalej. O, ja to sobie dodatkowo sprawdziłem. Nasadka tutaj do przykręcania śrub. Widać ewidentnie. No, trochę poleżała pewnie podczas pracy leśnych, się zgubiła. Trudno, frunimy dalej. O, słuchajcie, już z takim namaszczeniem to te dołki kopię, żeby tu nic nie uszkodzić. Ewentualnie. Ale obiecujący sygnał był. Był. Był.
I mamy co? Śmiecior. Interesująco wyglądał do nas. O, znowu coś wyjechaliśmy. Chyba dobry kawałek tu znaleźliśmy lasu. O. Łuseczka. Chwilkę już tu poleżała. O, zdecydowanie w lepszym stanie niż te poprzednie. Komuś coś przychodzi na myśl? Dajcie znać w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie. Co to za uchy tu wychodzą, proszę Państwa. Do następnego. No coś tego za łuka nie mogę wyjść. Cały czas sygnały, proszę Państwa. Także słuchajcie, możemy być bliziutko. O tak, śmieciory, dawno nie było śmieciorów. No, żeby nie było, że wykopki to są tylko super fanty, skarby. No, tak naprawdę za każdym razem to jest przygoda, także bawimy się wspólnie. Do następnego zabieramy śmieciora ze sobą. O, tym razem naprawdę duży złomik. Coś od czegoś. Nie mam pojęcia, nigdy czegoś takiego nie trafiłem. No, lecimy dalej. Miejsce, jak widzicie, całkiem urocze. O, zaszedłem z lewej mańki, ale chyba nic z tego, będę musiał wrócić tam, gdzie wpadł ten nieśmiertelnik. Będę się trzymał może bardziej prawej strony. Zobaczymy, tu i tak jest, widzę. O, całkiem już bywało gorzej. Fruniemy. No, jeden z ostatnich fantów chyba już na dzisiaj. Brzytwa? Scyzoryk? No, dość stara, trochę tu leży. Była drewniana rękojeść, także no, kto wie, może chłopaki tutaj się goliły. Dobra, do następnego.